Od roku 1996, kiedy na rynku były dostępne już konsole piątej generacji PlayStation, Nintendo 64 oraz Sega Saturn, a posiadaczom komputerów doskonale znana była firma 3DFX, wiele marek przenoszono w trójwymiar. Niektóre były dobre, inne niezupełnie. Kolejne informacje na temat Mortal Kombat 4 również zapowiadały, że gra stworzona będzie w trójwymiarowym środowisku. Czwórka nie była jednak pierwszą trójwymiarową bijatyką. Wcześniej bowiem wydane zostały Tekken oraz Virtua Fighter. Sęk w tym, że w przeciwieństwie do Mortala były to gry, których mechanika oparta była już od początku na zastosowaniu 3D. Nowa bijatyka Midwaya natomiast miała zachować mechaniki istniejące już w poprzednich odsłonach opartych na 2D. Konkurencyjna seria Street Fighter również przeniosła się w 3D, ale w ramach spin-offu nazwanego Street Fighter X. Dawało to jasno do zrozumienia, że gra będzie różnić się od głównej serii zastosowanymi rozwiązaniami. Czwarty Mortal natomiast miał być pełnoprawnym sequelem. Nie można było więc dopuścić do drastycznych zmian, by nie zniechęcić starszych graczy. Czy to się udało? W dużej mierze tak. Twórcy bowiem dość sprawnie przenieśli gameplay ze starszych części, choć naniesiono kilka zmian. Wprowadzono limit kombosów zwany Maximum Damage, który zapobiega nieskończonym kombinacjom. Gdy przeciwnik straci odpowiednio dużą ilość zdrowia, kombo jest natychmiast przerywane. Inną innowacją były również bronie oraz dość interaktywne areny. Te pierwsze są zrobione źle. Są one co prawda unikalne dla każdej postaci, ale by takową wyjąć, należy użyć odpowiedniej kombinacji przycisków. Wyjęcie broni jednak długo zajmuje, a różnica w sile ataku jest minimalna. Co najgorsze, wystarczy jeden cios przeciwnika, by oręż stracić. Używanie tej funkcji jest więc jak samobójstwo, prośba w stylu zabij mnie. Możemy co prawda rzucić naszą bronią, ale w tym przypadku lepiej używać drugiej funkcji, wykonanej dużo lepiej. Prawidłowe korzystanie z niej może przechylić szale zwycięstwa. I to dość znacząco. Na niektórych arenach znajdziemy bowiem leżące na ziemi przedmioty, na przykład czaszki, które możemy podnieść i rzucić przeciwnika. W grze więc liczy się teraz nie tylko umiejętne korzystanie z dostępnych nam zdolności i ciosów bohatera, ale także używanie tego, co daje nam sama arena. O broniach natomiast możemy zapomnieć. Znaczącą zmianą jest także fakt, że w przeciwieństwie do np. wcześniej wspomnianego Street Fighter X czy dwuwymiarowych bijatyk, tutaj możemy używać tzw. sidestepów, które umożliwiają nam poruszanie się w lewo lub w prawo, zmieniając tym samym kąt kamery. Gameplay więc był dość dobry i nie odstawał od tego znanego z poprzednich części. Wszyscy wiedzą jednak, że Mortal odznacza się od innych bijatyk także jedną cechą – fabułą. Jak na bijatykę jest to bowiem dość złożone uniwersum posiadające masę historii, nie tylko opowiadających o dziejach związanych z turniejem, ale także o bohaterach, każdym indywidualnie. Czwarta część Mortala oczywiście kontynuowała wątki poruszone w poprzednich częściach. 1000 lat przed pierwszą częścią spisek knuł Shinnok, który był jednym ze starszych bogów. Ci bogowie kontrolowali wszystkie 6 światów w uniwersum Mortal Kombat. Nasz spiskowiec postanowił zawładnąć nad nimi wszystkimi. Przeszkodził mu w tym jednak Raiden, który pokonał go i uwięził w Netherrealm. Wiele lat później Shino w końcu uciekł, a pomógł mu w tym czarnoksiężnik Quan Chi. Uciekinier pragnie zemścić się na starszych bogach oraz podbić wszystkie 6 światów, zaczynając od Edeni. Raiden prosi więc wojowników z ziemi, którzy już wcześniej pomogli mu w walce z Shang Tsungiem oraz Shao Kahnem. Z jakimi wojownikami mamy więc do czynienia? Do dyspozycji dostajemy 17 postaci, z czego 2 są ukryte. 8 postaci jest nowych, natomiast 9 wraca. Powracają Jax oraz Sonya Blade, którzy są na tropie ostatniego z klanu Czarnego Smoka. Zagramy również Raidenem i Liu Kangiem, którzy chcą obronić światy przed Shinnokiem. Nie brakuje tu również Skorpiona oraz Sub-Zero, których wątek fabularny w tej części serii doczekał się punktu kulminacyjnego. Jest i Reptile, który nie wymaga chyba komentarza. Za światów wrócił także Johnny Cage, którego obecność trzeba wyjaśnić, bowiem został on zabity przez Motaro przed trzecią częścią gry.
Po pokonaniu Shao Kahna dusza Cage'a w końcu przeszła do zasłużonego nieba, gdzie spoglądała ona na walkę z ziemian z Shinnokiem. Nasz aktorzyna postanowił więc pomóc w walce z antagonistą, prosząc Raidena o przywrócenie go do świata żywych. Z nowych postaci mamy natomiast Fujina, brata Raidena i Boga Wiatru, który wcześniej pojawił się w Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Jarek, uczeń Kano oraz wspomniany niedawno ostatni z klanu Czarnego Smoka, który jakimś cudem strzela laserem z oka. Może jest jakimś kosmitą, superjarkiem czy czymś. Kai, wojownik Nepali i przyjaciel Liu Kanga. Tanya, czyli zdrajczyni Edeni oraz Reiko, generał Shinnoka. Quan Chi i Shinnok, czyli wspomniany wcześniej duet żony władzy i na końcu zablokowana postać, czyli Meat. Postać, która służyła deweloperom jako postać testowa. Tak w skrócie prezentują się nowe postacie. Tak naprawdę z każdą jest coś nie tak. Jarek zastąpił nieudolnie Kano. Posiada bowiem cały jego moveset wraz z wspomnianymi wcześniej laserami, których jakiś cudem używa bez implanta posiadanego przez Kano. Kai jest tak naprawdę lekko zmodyfikowanym Liu Kangiem. Tanya natomiast zerżnęła wiele umiejętności od trio znanego z poprzednich części. Jade, Kitany oraz Miliny. Reiko to tragedia. Wszystkie animacje i ruchy pochodzą bowiem od Nuba Saibota, co szczególnie widać, gdy zagramy ukrytym nubem. Meat to tak naprawdę easter egg. Większą katastrofą jest jednak Shinnok, który jest głównym antagonistą tej gry. Na nim m.in. skupia się fabuła, jest bossem, a jednocześnie jest to cienki bolek, najgorsza postać w grze i najłatwiej z nią wygrać. Jest to tak nieudolny boss, że możemy nim już od początku zagrać, z czego i tak mało osób korzysta. Sytuację z ostatnimi przeciwnikami ratuje Goro, wprowadzony do wersji domowych, który potrafi nas zniszczyć tak samo szybko jak w poprzednich odsłonach. Bolą także ograniczenia techniczne. Dla przykładu, Shinnok potrafi używać zdolności innych kombatantów, z którymi walczy. Coś wam to mówi? Tak. Można to porównać ze Shang Tsungiem i jego możliwością przemiany w innego wojownika. I faktycznie taką samą umiejętność miał dysponować Shinnok. Ale nie wyszło właśnie przez ograniczenia związane z tym, że gra musiałaby ładować same modele i tekstury postaci, w którą nasz boss by się zmieniał. Z podobnym problemem deweloperzy walczyli już przy płytowych wersjach Mortal Kombat Trilogy. Ograniczenia dotknęły również to, co tygryski lubią najbardziej, czyli Fatality. Pamiętacie różnorodne zakończenia, jakie mieliśmy w UMK 3 czy Trylogii? Fatality, Brutality, Babality, Animality, Friendship, Mercy. To o tym zapomnijcie. Do każdej z postaci dodano jedynie po dwa fatale. Do rachunku dodać można też dwa Stage Fatality, które wykonamy na określonych arenach. Zero zamieniania w dzieci, zwierzęta czy okaz zwania litości. Nic z tych rzeczy. Również oprawa audiowizualna nie grzeszy świetną jakością. Co prawda grafika nie jest aż taka zła, ale szkodzi niska rozdzielczość, słabe tekstury, a także koszmarne przerywniki filmowe. Na automatach oraz Nintendo 64, ze względu na bardzo ograniczoną pojemność nośnika, trzeba było zadowolić się scenkami renderowanymi na silniku gry. Wszystko wyglądało nie tak jak powinno. Dziwne animacje, opustoszałe tereny oraz brak jakiejkolwiek mimiki w połączeniu z wspomnianymi wcześniej słabymi teksturami oraz naprawdę złą grą aktorską. Tym cechowały się przerywniki i to najlepsze, co możemy w nich zobaczyć. Wersje PlayStation oraz PC otrzymały ekskluzywne, prerenderowane filmy FMV, dzięki temu, że były nagrane one na nośnikach CD. Nie ma jednak żadnej poprawy jakości w związku z tym. Choć można było wygenerować dobrą animację, twórcy poprzestali na tym, co osiągnęli przedtem, tworząc równie badziewne przerywniki filmowe z pustymi terenami, słabą grafiką i innymi cechami charakterystycznymi dla wspomnianych wcześniej scenek generowanych na silniku gry. Dźwięk jest niesamowity. Wait, this is brutality! You can't do it! Wrong, Jarek. This is not a brutality. This is a fatality. Ta. Odgłosy wydawane przez postacie są przesadzone do maksimum, a ścieżka dźwiękowa nie zapada szczególnie w pamięć i nadaje się tylko jako tło do potyczek. Na temat voice actingu już się wypowiedziałem dość, a o rzekomych umiejętnościach scenarzystów pracujących nad cutscenkami wolę się nie wypowiadać. I to w zasadzie tyle.
cały Mortal Kombat 4. Gra, która miała potencjał, ale go nie wykorzystała. Gra, którą pokonały nowinki techniczne, jak i związane z nimi ograniczenia, a także sami twórcy. Większa pojemność nośników, zwłaszcza CD, dawały potencjał do stworzenia świetnych scen z lepszym niż dotąd sposobem narracji. Twórcy ten potencjał zmarnowali, pisząc straszne dialogi i nie skupiając się na animacji czy dobrych aktorach. Postacie są niczym, zrobione na szybko na podstawie istniejących już klasycznych kombatantów. W zasadzie tylko gameplay jest całkiem dobry, choć szczerze powiedziawszy uzyskać można z niego jakąś satysfakcję dopiero gdy pogra się z kimś we dwóch. Grając samemu, szybko się znudzimy. Aktualnie nie powinniśmy spotkać się z dużym problemem, gdy będziemy chętni zagrać w Mortal Kombat 4 na konsoli. Jeśli nie posiadamy swojej kopii gry, możemy ją kupić na eBay. Wersję na Nintendo 64 zakupimy za około 110 zł, a wersję PSX dorwać możemy nawet za 50-60 zł. Znacznie łatwiej jest z wersją na komputery. Na Allegro nie będziemy musieli wydawać nawet 20 zł, by stać się posiadaczem kopii na PC. Z kompatybilnością jest różnie. W internecie można znaleźć informacje o tym, że jest problem z instalacją na 64-bitowych systemach operacyjnych. W tej sytuacji jednak pomóc może użycie innego komputera, wirtualizacji np. w VirtualBox, albo zainstalowanie gry na Linuxie za pomocą Wine. Zanim jednak skończymy temat Mortal Kombat 4, warto powiedzieć również o reedycji gry na Dreamcast, którą nazwano Mortal Kombat Gold. Zaimplementowano w nim nowy system wyboru broni oraz nowe postacie i areny. Postaciami, jakie się pojawiły w rozszerzeniu, są te znane z poprzednich odsłon, takie jak Kitana, Kung Lao, Milina, Cyrax, Baraka oraz Sektor jako ukryta postać. Posiadają one swoje własne historie, które są połączone z wątkiem fabularnym czwartej części gry. Na stworzenie Golda deweloperzy nie mieli dużo czasu, przez co rozszerzenie nie doczekało się planowanych wersji na PlayStation, Nintendo 64, Game Boy Color oraz PC. Do gry miał także początkowo trafić jeszcze jeden nowy wojownik, Belloc, który ostatecznie pojawił się jedynie na 6 zdjęciach. O tym, że Gold nie był nawet gotowy podczas swojej premiery, nie świadczy fakt, że pierwotna wersja posiadała wiele błędów oraz nie wspierała karty VMU, uniemożliwiając zapis postępu. Błędy te poprawiono dopiero miesiąc później, wydając nową wersję Hot New. Gold niestety nie został przyjęty zbyt dobrze. Przyczyną było chociażby to, że gra była wydana w 1999 roku. Na PC i Dreamcast gracze mogli zagrać w gry z lepszą oprawą audiowizualną, choć szczerze powiedziawszy również gry na PSX-a i N64 z tego okresu wyglądały znacznie lepiej od MK4 i Golda. Przykładami mogą chociażby być Tekken 3, The Legend of Zelda Ocarina of Time czy Final Fantasy 8. Dodatkowo świat szykował się już na premierę nowej konsoli Sony, PlayStation 2. Inaczej mówiąc, Mortal Kombat 4, niezależnie o jakiej wersji będziemy wspominać, strasznie się zestarzał. Polecić go można jedynie fanom serii oraz tym, których interesuje to, co Mortal Kombat 4 może dać. A daje od siebie niestety niewiele.